Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja dopiero wyjeżdżam. Kurna, 4 godziny jestem w plecy. A czemu? Bo kurwa zaspałem. Miałem o godzinie 3 nad ranem wyjechać. Jest pół do... nie, za 27. Ha! Się wyspałem? No. I tyle z tego wszystkiego. Wyjeżdżam. No ale dobra, dobra. Damy radę. Damy radę z tego względu, że... dopiero na jutro na 9 mam tam rozładunek. No i jakoś to będzie. No może nie będziemy robić 11 pauzy, tylko 9 se pierdykniemy. O. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie. Jadę tankować, bo kurde. Ale też chyba poczekam przy tankowaniu, bo jeden kierowca od nas wyjechał chwilę przede mną. No i dobra, i tak zaczynamy oto kolejny tydzień w transporcie. Jeszcze raz, witam serdecznie i zapraszam na odcinek. No i granica czesko-słowacka. No i jak zwykle wlot do Słowacji, na Czechy zakorkowany, bo te ciule dalej sobie robią kontrole i łapanki. Ja idę doładować sobie urządzonko. No i będziemy pędzić dalej. Dobry. Moi drodzy, już u Madziara. Jestem już u Madziara, na końcówce czasu. Jeszcze zostało 15 minut. No i nie wiem, czy jechać na dyszkę, czy nie jechać. 8.33 mam wyjechane. Godzinę coś. No może bym sobie tam bezpośrednio podjechał na pod miejsce rozładunku. No właśnie tutaj zasyczało, że czas jazdy wynosi 4.15. No i co, no i trzeba byłoby chyba dalej podjechać bliżej, bo jutro zdejmuję, ładuję, mam adres też załadunku. I tak jak mówiłem, że fajnie by było i chciałbym jeszcze ja jechać na Chorwację w tym roku. No i co? Jadę na Chorwację. Poznamy tamten kraj. Jak tam się jedzie, te widoczki, te sprawy. A teraz się zbliżam do Tatabajany. Tak. Gior czy Goniu? Goniu tu po lewej stronie mam? Chyba Goniu. Tak mi się coś kojarzy. No. Jak już zaparkuję, przepatrzę gdzie co jak, to zamelduję się. A na razie pędzę dalej. Halo, dzień dobry, we wtorek. No. Nie, włączałem się wczoraj, bo... tak, że tak powiem, że jakieś te ostatnie kilometry mnie po prostu wykończyły. Padałem na pysk. Posiedziałem, popatrzyłem na pierdoły. Za Budapeszt ujechałem na prawie 10 godzin. 9:48 na pompie zaparkowane było. Kolacyjka, myju, pacioreczek i lulululu. No i teraz lecim. 58 km jeszcze zostało do rozładunku, później tam gdzieś będzie, no nie wiem, też koło 60-50 może na załadunek. Załadować i 500
chyba 60 coś na Chorwację. Przynajmniej Google tyle pokazywało. Jeszcze nie sprawdzałem, jak to się będzie miało do profilu ciężarowego. Tak więc, moi drodzy, będziemy jechać przez Riekę wzdłuż wybrzeża. No i to tak już, kurde, bliżej jest stamtąd do Kopru, na Słowenię, na port. I najprawdopodobniej tam będę później. Najprawdopodobniej, no tak na 95% jestem pewny, że będę jechał na Kopr, na port. No i pobierał jakieś krążki. Tak więc, tak oto się sytuacja ma. Wczoraj udało się na te prawie 10 godzin 712 km walnąć. Jak na warunki tutaj czesko-słowackie i węgierskie, że trochę po landach się jechało, jest ok. Wynik całkiem dobry. Nie ma problemu. Ogólnie to jest 7.11. Ja mam tam na 9 awizo. No. Więc niedługo będziemy na miejscu. 55 km zostało. Mercedes Hungary. Szybę mam upierdzieloną. Trzeba byłoby umyć. Wypadałoby umyć. Jak najdzie mnie ochota, bo na razie to się mnie cholernie nie chce. No. Lecimy. No i jestem, moi drodzy, na miejscu. Na Mercedesiku. Tam zaraz będę szedł się rejestrować, ale to wam pokażę całość tego. Placu, cały Mercedes. Fabryka wielka. No i tam trzeba ich teraz się zameldować. Zobaczymy, co mi powiedzą, bo niby to jest 15 minut przed wyznaczoną godziną, ale zobaczymy. No i jesteśmy na miejscu, w środku, na miejscu. Jedziemy pod wyznaczone miejsce. Tu mam mapę pozaznaczoną, gdzie co, jak mam jechać. Wszędzie tu są te skrzyżowania równorzędne, dróg równorzędnych. Więc musimy radzić sobie na całym terenie, więc patrzeć na prawą stronę. My przejeżdżamy i lecimy teraz prosto, praktycznie na sam koniec. No i, moi drodzy, rozładowany w takich oto okolicznościach. Wyjeżdżam. No i uciekamy stąd, z tego miejsca. Tylko niech się brama otworzy. Jestem znowu z wami. Przejeżdżamy przez Dunaj. Zobaczcie. Dunaj, 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 Dunaj. 5 km. 5 km do załadunku. Też chyba krążki będą ładowane. Coś takiego. Jeszcze raz spojrzenie na Dunaj. O, tu jakieś tam fabryki, nie fabryki. Jedziemy dalej. No i, moi drodzy, jestem na miejscu. Taka oto huta. Czekam na wjazd na halę. Teraz tam wjechały chyba dwa samochody. Jeden ich, jeden tutaj z kolejki. No. Tak więc jestem, jak to huta. Stara huta. Takie rzeczy się tu dzieją. I tak to wygląda.
trochę lat już przeżyła. W środku tak samo. Trzy rolki będę zabierał. Ustawiałem sobie to tam na naczepie odpowiednio. Miejsca porobiłem w muldzie. No i będziemy ładować. Do celu mam 550 km według nawigacji. I to... O kurczę, jak to wygląda? Trasa mniej więcej. Tak to wygląda. To jest jeszcze woda gdzieś. Jak zmniejszymy... Mediolan. Powiększymy. O! Coś takiego. Tak to wygląda. Dobra, ja sobie czekam, słucham audiobooka Wojciecha Chmielarza. Wyrwa. Wciągnąłem się. Fajny audio. Many hours later. No i moi drodzy, wjeżdżam na Chorwację. Tak, Chorwacja. Kontrolę przeszedłem tam, gdzie pani celnik. Wpisz rozpoczęcia. Kroatia. HR? Coś takiego. No i zjechałem sobie na stację benzynową tutaj INA w Chorwacji, ponieważ kurde, nie otworzyła mi się z automatu bramka na autostradzie i no i muszę kurde coś tu, nie wiem, sparować kartę DKV, sprawdzić czy jest sparowana, bo no nie chciało się to sparować, ale w takich oto pięknych okolicznościach jestem. Nie wiem, to wyczytałem w internecie, że na tej stacji INA obsługują ten system. MC, coś takiego. No i idę próbować. Dobra, bo tu ktoś stoi, no to będę się patrzeć jak na idiota. No i dupa się dowiedziałem. To znaczy, no coś tam się dowiedziałem. No tu tego nie zrobię. Tu tego nie zrobię gdzieś za 45 km na wyjeździe na bramkach z tej chyba autostrady. Tutaj będę mógł sobie to sparować, ale to zobaczymy, czy, no nie wiem, czy tam tędy, ale chyba tak będę tędy jechać, bo z kolegą rozmawiałem, no to coś on tam mówił, że jest możliwość sparowania, jak się rozjeżdża autostrada na Zagrzeb i na Split, tam na, chyba na Rijekę Split, no to tam gdzieś właśnie też przed bramkami jest możliwość. Może i o tym samym tu mówione było, no ale zobaczymy. Na tą chwilę 30 minut sobie to wykręcę. No i będę jechał dalej. Ale to pięknie się zaczyna robić. Ajajajaj. Elegancko. Much later. No i 6. W takich oto okolicznościach na stacji stoję sobie. O, tu stoi Volvo. Z dwóch przyczyn. Czas się skończył i awaria. Tak, pierwsza awaria na Volvo. Pierdyknął przewód, który zasila cały układ. Pierdyknął, no przetarł się, no jest przetarcie. Zlokalizowałem go tu razem no
pomógł mi też o tutaj Chorwat z tej Schwarzmillerki, co stoi. Podszedł, zapytał się, czy nie potrzebuje pomocy. Wytłumaczyłem mu, no, po angielsku chłopak rozmawiał. Wytłumaczyłem mu, o co chodzi. Zaproponował swoją pomoc. Na tyle, co był mi w stanie pomóc, no to mi pomógł. Typu tam, nie wiem, odpalił, czy jakiś tam poratował kluczem, którego nie miałem też, które powinienem mieć. Według tego, co było wyposażone auto, no ale no niestety poprzedni kierowca chyba sobie przywłaszczył pewne części. I też szybko złączki były. Nie ma ani jednej na aucie. I jestem uziemiony. Jutro będę dzwonił po mechanika, który to właśnie ten kolega z Chorwacji też wynalazł w okolicach. No ile to jest? 18 minut stąd. Przy najbliższym zjeździe jest mechanik, który też ma mobilne mechanikowanie, więc jutro będę do niego dzwonił, żeby po prostu mi dowiózł taką szybką złączkę bądź drugi przewód, no i będzie trzeba to wymienić i dopiero dalej pracować. Tak więc, moi drodzy, taka oto sytuacja. Chłopak wcale nie musiał, ale pomógł. Okazał się człowiekiem. Nie znam, nie, podszedł od tak. Tak więc widzicie, mi nie pozostaje nic innego jak uwalić się, spać i czekać do rana. Dam znać co i jak jutro. No i moi drodzy, kolejny dzień. O, jest już serwis. No i próbuję się tam dostać, wyciągnąć ten przewód, bo ja dzisiaj rano jak sprawdzałem, dotknąłem ten przewód w sumie raptem, żeby no może coś tam jeszcze pokombinować, no i pękł całkowicie, więc jest całkowicie do wymiany. Zobaczymy, ile tu się zejdzie i jak to wszystko wyjdzie. Serwisek w miarę szybko przyjechali. Przed 8 zadzwoniłem, o, w 8:30 już byli. Niedaleko mają. Powysyłałem zdjęcie na WhatsAppa, gościu po angielsku rozmawia, więc elegancko. Wszystko sobie wyjaśniliśmy, no i tutaj pracownik przyjechał, no i działa. No i moi drodzy, jak widzicie, jadę, ale szybę mam tak upierdzieloną. No ale dobra, no, obiecuję, że na pewno ją niebawem umyję. Naprawione 12:40. No, problem był niesamowity, kurde. Wziął gościu ten przewód ze sobą, jak część odkręcił. Pojechał na bazę, przyjechał z innym. Przyjechał z innym, więc... O kurde. Bajowo. Zobaczcie, jakie tu widoczki. Elegancko, tam po drugiej stronie fajniejsze, no ale dobra. Przywiózł inny, zamiast 16 to 15. Pojechał z powrotem, przyjechał, założył. No jedna złączka, kurde, nie trzymała, puszczała. Bo połatał, nie wymieniał całego. Połatał. Drugą założył, gdzieś tam na tym, tak porzeźbił, a nie naprawił. No dobra, grunt, że nie ucieka na tą chwilę. Mogę jechać. 130 euro sobie zażyczył. No ale oni nie mają terminala. Bankomatu też nie ma. No to pojechałem z nim, kurde, do ich... Na bazie też nie mają terminala. Terminalu. I to pojechałem z nim do bankomatu, wypłaciłem 1000 kun, bo to w kunach musiało, no w euro albo w kunach, ale bankomat tylko w kunach wypłacał, no to 1000 kun. I ja pierdzielę. No i odwiózł mnie z powrotem do ciężarówki, no i jadę. 80, 75 km zostało do celu. No i cyk fuk. Tu jest gdzieś ta firma. Na wprost chyba bodajże.
Iskra. Pewnie tak. Pewnie tu gdzieś. Tu jest parking. To my tędy musimy wjechać. Tu wjedziemy, tu zdejmiemy. Imano Sanctus Spierdzielantus. Na koper. Mhm. Tutaj. Historia tu B. Istra. No dobra. Ja sobie tu gdzieś muszę znaleźć tą firmę i... ustawić się do rozładunku. Powiedzieć co i jak i gdzie na co. No i już rozładowany. Wyjeżdżam. Biorę dokumenty i lecimy na... Gdzie lecimy? A nie powiem. Tego dowiecie się w następnym odcinku, na który serdecznie zapraszam. A teraz się z wami żegnam. Dzięki za obecność na tym odcinku. Zapraszam na kolejne. Trzymajcie się, cześć!